We Wrocławiu zakończyły się eliminacje międzynarodowych regat ósemek wioślarskich Odra Cup 2008. Do zawodów przystąpiło 8 drużyn z Niemiec, Czech i Wielkiej Brytanii. Polskę reprezentują załogi toruńskiego AZS-u, Uniwersytetu i Politechniki z Wrocławia. Najciekawszym biegiem rozegranym w ramach eliminacji były baraże wrocławskich osad. W oglądanym właśnie wyścigu zwyciężyła płynąca na pierwszym torze u dołu ekranu załoga Politechniki Wrocławskiej. Pamiątkowe medale wręczyli rektorzy obydwu wrocławskich uczelni. Jest to już 12. zwycięstwo Politechniki nad Uniwersytetem w Odra Cup. Myślę, że nie było źle. Zawsze są większe emocje, jeżeli chodzi o bieg z uniwersytetem, więc myślę, że może na kartę tego można zwrócić jakieś tam niedoskonałości techniczne. Liczy się zwycięstwo i to, że się przypomnieliśmy po raz pierwszy. Za 1,5 godziny długi starcie zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Tor dzisiejszych eliminacji liczył 1000 metrów i został poprowadzony od mostu Grunwaldzkiego do hali targowej. Zwycięzcy popłyną w jutrzejszym finale na dystansie 2600 metrów. Więcej informacji na temat zawodów na www.odrakap.pl. Z Wrocławia dla Wiadomości24.pl Tomek Sierpiński.